Do niedawna meble lub inne domowe odpady o dużych gabarytach były zmorą mieszkańców, gdy chcieli się ich pozbyć. To się jednak skończyło. Obecnie wystarczy tylko, że ma się uregulowaną opłatę śmieciową. Należy pamiętać, że w Bolesławcu istnieje system, który umożliwia mieszkańcom pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych. Procedura jest bardzo prosta. Wystarczy zadzwonić pod numer 75644-0923. To jest telefon do MZGM-u. Tam właściciele nieruchomości, czyli mówimy o domkach jednorodzinnych, o wspólnotach, zgłaszają, że chcą się pozbyć odpadów wielkogabarytowych. Tu mam na myśli meble, tak, fotele, krzesła, etc. Takie zgłoszenie jest przyjmowane przez MZGM i te drogą elektroniczną jest zgłaszane do wykonawcy, czyli do naszego zakładu, do MZGK. No i my mamy 48 godzin od chwili zgłoszenia na zabranie z danego adresu odpadów wielkogabarytowych. No to akurat mamy przykład od zgłoszenia, przyjechaliśmy pod adres i zabieramy wielkogabaryty. Jest jeszcze taka możliwość, że jeśli osoba mieszka w wspólnocie, to może zgłosić także ten fakt do wspólnoty, w której mieszka, i wspólnota zgłasza to do MZGM. Przed upływem 48 godzin ekipa z zakładu komunalnego przyjeżdża pod wskazany adres i odbiera wyrzucone z domu dużogabarytowe odpady. Te najpierw przewożone są do Przok przy ulicy Staszica, gdzie po uzbieraniu większej ich ilości przewożone są zbiorczo do Trzebienia, do tamtejszego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Tutaj są już traktowane w sposób bezwzględny. Odbywa się teraz proces rozdrobniania odpadów wielkogabarytowych. Są to odpady wielkogabarytowe typu tapczan, typu meble, które trafiają do nas, do Przoka w Bolesławcu. Podchodzą z gospodarstw domowych, naszych mieszkańców Bolesławca. Od 2015 roku to są te ilości odpadów, trafiło do nas ponad 300 ton. I raz w roku organizujemy taką akcję, przetwarzamy te odpady i przekazujemy dalej do recyklingu. Potężny młyn o dużej mocy radzi sobie ze wszystkimi frakcjami odpadów. Najmniej pofragmentowane wychodzą z niego gąbki z kanapy i foteli. Reszta wypada z niego jako drobnica, która znacznie zmniejsza objętość hałdy, na którą trafiają w całości meble i inne wielkogabaryty. Ta hałda się zbierała 2015 roku od marca. Mieliśmy taką akcję w tamtym roku w marcu i od tamtej pory zebraliśmy ponad 300 ton odpadów. Jest bardzo dużo. W Bolesławcu, jak Państwo wiecie, jest akcja prowadzona od 2013 roku, która polega na tym, jest to akcja, która jest prowadzona w jednej z nielicznych ilości miast w Polsce. Polega na tym, że każdy odpad spod każdego domu, można powiedzieć w skrócie domu, jest odbierany w ciągu 48 godzin. To ułatwienie na pewno ośmiela mieszkańców do szybkiego pozbywania się na przykład mebli, gdy zakupią nowe na ich miejsce. Widać to zresztą po tym, co ekipy z MZGK odbierają spod domów bolesławian. Te meble są często w stanie, który pozwalałby na ich wieloletnie jeszcze użytkowanie. Co recykl robi z tymi odpadami? Jest bardzo wielki problem z zagospodarowaniem tego typu odpadów i recyklerzy wzbogacają paliwo alternatywne tymi odpadami, przekazują do współspalania do cementowni. Natomiast cementownie też są to z reguły rynek, biorą z rynku niemieckiego, są to niemieckie cementownie i wejść do tej działalności jest bardzo ciężko. W związku z tym szukamy takich właśnie pośredników, którzy będą od nas odbierać te odpady. Oczywiście są to odpady płatne, musimy płacić za takie odpady. Za odebranie tych odpadów musimy zapłacić. Płynek, który w błyskawicznym tempie szatkuje każdy przedmiot, który trafi do jego czeluści, nie jest własnością bolesaryckiego MZGK. To drogie urządzenie i w branży odpadów komunalnych praktykuje się odpłatne wypożyczanie takich specjalistycznych sprzętów. Mamy zamiar kupić taką maszynę. Jest to maszyna, którą wynajęliśmy od naszego sąsiada z Lubania. Oczywiście płacimy za to. Sprzęt taki kosztuje do około 1 000 000 zł, w zależności też od wydajności sprzętu. Są też większe wydajności, ale sądzę, że ten sprzęt jest optymalny. Nie ma potrzeby zakupywania sprzętu o większej wydajności, który będzie drogi, a będzie stał. Więc mamy zamiar złożyć do środki unijne, złożyć wniosek o otrzymanie dofinansowania zakupu. Środki unijne prawdopodobnie ruszą, jeżeli chodzi o zakup sprzętu do tego typu instalacji, dopiero pod koniec roku.
Póki co zakład musi w ten sposób postępować z tymi odpadami. Frakcje, które nadają się do palenia, są bowiem traktowane jako dodatek do paliw alternatywnych i nie mogą być zagospodarowane w inny sposób.